Cześć, ja się nazywam Ewa Ślusarczyk, a to jest kanał Ewa Filmuje, czyli pierwszy kanał o filmowaniu na polskim YouTubie prowadzony przez dziewczynę. Dzisiaj będzie bardzo krótki, ale konkretny odcinek o tym, czym jest grid i do czego służy. Mimo że niewiele się o tym mówi, to w praktyce jest to bardzo ważna i pożyteczna rzecz, szczególnie w filmowaniu i fotografii. Robię ten odcinek dlatego, że kiedyś sama nie wiedziałam, co to jest grid i chciałabym, żeby ktoś zrealizował taki krótki materiał, w którym wyjaśni mi po prostu, jak to działa, po co to jest i w jakich przypadkach tego używać. Nie przedłużając, zapraszam! Grid to tak naprawdę jeden z rodzajów modyfikatorów światła, a tak bardziej obrazowo mówiąc, jest to pewnego rodzaju kratka, na przykład taka jak ta. To jest akurat duża kratka zakładana na softbox, ale są też mniejsze kratki, które możemy założyć bezpośrednio na klosz lampy. Dzięki gridom możemy lepiej kontrolować światło, a tak naprawdę panować nad jego skupieniem, nad jego rozmiarem i precyzyjniej tym światłem świecić. Gridy są szczególnie przydatne, jeżeli filmujecie lub fotografujecie w niewielkiej przestrzeni, tak jak ja, jeżeli macie do dyspozycji tylko niewielkie studio. Dzięki gridowi, świecąc nawet w niewielkiej przestrzeni, możecie oświetlić precyzyjnie jakiś obiekt lub postać, jednocześnie nie rozpraszając tego światła na całe tło i ściany dookoła, na to, co jest za wami. Możecie skupić tą wiązkę światła na tym, co was konkretnie interesuje i dzięki temu fajnie to wyeksponować, zwracając na to jednocześnie uwagę waszego widza. Są różne rodzaje gridów. Gridy mogą być metalowe, plastikowe, zakładane na klosze lamp za pomocą specjalnych takich zaczepów. Mogą to być gridy zrobione z materiału. Takie gridy zakładane są zwykle na softbox. Do softboxu przyczepione są za pomocą rzepu, który jest zamocowany wewnątrz softboxa i na zewnątrz gridu. To się ładnie wszystko przykleja. Oczka gridu mogą być kwadratowe lub oktagonalne, czyli w kształcie takich plasterków miodu. Rozmiar oczek wyrażany jest zwykle za pomocą stopni z podziałką co 10, czyli na przykład 10 stopni, 20 stopni, 30, 40 itd. Im niższy numer, tym gęściej osadzone obok siebie oczka, a im gęściej te oczka obok siebie są osadzone, tym węższy tak naprawdę jest ten promień, ten strumień światła, który wychodzi z naszej lampy. Myślę, że najłatwiej będzie wam to zrozumieć na przykładzie, dlatego pokażę wam teraz zdjęcie. To jest zdjęcie mojego pokoju. Przy tym biurku siedzę, nagrywając dla was odcinki. Teraz widzicie właśnie zdjęcie wykonane z użyciem softboxa bez założonego gridu, a teraz z gridem. Pokażę wam to jeszcze raz. Bez gridu, z gridem. Dla porównania zobaczmy jeszcze oba zdjęcia obok siebie. Jak widzicie, grid bardzo nam to światło kierunkuje i oświetla konkretny punkt. Bez gridu natomiast to światło nam się bardzo mocno rozprasza we wszystkie strony. Pokażę wam jeszcze raz to samo, ale z nieco innej perspektywy. Tak wygląda właśnie kadr, kiedy używam samego softboxa bez założonego gridu. A tak wygląda kadr z gridem. Bez gridu, z gridem. Zobaczmy jeszcze oba kadry obok siebie dla porównania. Jak widzicie, z użyciem grida ta scena mocno nam się zmieniła. Tak naprawdę jest oświetlona tylko moja twarz i tutaj taka okrągła przestrzeń. Jak wyciągnę już poza nią ręce, to one nie są oświetlone. Nie jest oświetlone też tło, zrobiło nam się tam dużo, dużo ciemniej. Przestały być oświetlone też meble i to, co się tutaj dzieje dookoła. Możecie się skupić tylko na mojej twarzy. Aż się poplułam. Myślę, że w przypadku gridu warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli chodzi o grid, on nam nie skupia tego światła w taki sam sposób jak klosz lampy. Klosz lampy tak naprawdę nam to światło wzmacnia, czyli zbiera z boków i kieruje za pomocą odbicia w jakimś tam kierunku. Natomiast jeśli chodzi o grid, jeżeli go założymy, on nam część tego światła blokuje, on je skupia, ale on część tego światła emitowanego przez lampę blokuje, dlatego to światło jest troszeczkę słabsze, jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku. Gridy mają bardzo szerokie zastosowanie, są powszechnie używane w fotografii produktowej, portretowej, w zasadzie każdej fotografii, która potrzebuje tego efektu skupienia się na jakimś obiekcie czy osobie. Tak samo jak w filmach, są bardzo często powszechnie używane do tego, żeby osiągać taki fajny, bardziej taki dramaturgiczny efekt, żeby wyciągnąć ten taki filmowy look i pokazać fajnie dramaturgię postaci czy jakiegoś tam miejsca, skupić naszą uwagę na czymś konkretnym.
Więc tak to działa, moi kochani. Grid to fajne, proste narzędzie, dzięki któremu możecie lepiej kontrolować światło w swoich produkcjach filmowych, w swojej fotografii, używać go szczególnie w małych pomieszczeniach, jeżeli nie chcecie oświetlać wszystkiego, co dookoła. Mam nadzieję, że sprawnie i konkretnie przedstawiłam Wam ten temat i że ten materiał był dla Was przydatny, że wiecie już, czym są gridy, jak ich używać i że będziecie wiedzieli, jak zastosować je w swoich produkcjach, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeśli ten materiał Ci się podobał, mam do Ciebie prośbę, kliknij łapkę w górę i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to zasubskrybuj ten kanał, żeby oglądać więcej materiałów tego typu. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć!